24. Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Prosilibyśmy o kilka słów podsumowania. Niesamowite upały, które wytrzymaliśmy wszyscy. Przygotowaliśmy się i w formie różnych spryskiwaczy, natrysków, które uruchomiliśmy wokół rynku. Wydajemy cały czas wodę, ale przetrzymaliśmy. Tego się baliśmy najbardziej w czasie tego festiwalu, bo to jednak mnóstwo ludzi i baliśmy się osłabnień. Wszystko poszło dobrze. Na razie jest spokój. Nikt nie interweniował, ani straż pożarna, ani pogotowie. Z tego się bardzo cieszymy. Natomiast wrażenia artystyczne, bardzo dobre zespoły, także świetne, więc bardzo się z tego cieszymy. Jest jeszcze taka jedna informacja od mieszkańców. Chyba będziemy musieli zrobić jakąś sondę, dlatego że mieszkańcy wyraźnie mówią, my nie chcemy festiwalu już na stadionie, my chcemy, żeby festiwal został w rynku. I widzieliśmy też taką magię tego miejsca, że w centrum, w sercu Strzegomia to największe wydarzenie roku, oprócz Święta Granitu Strzegomskiego, odbywa się właśnie na rynku. Bardzo zaskoczyli mnie mieszkańcy tym, że o wiele bardziej się im podoba na rynku. A za rok zapraszam na 25. jubileuszowy Festiwal Folkloru.